Minionej soboty w urokliwym Dębowcu odbył się plener rysunkowo-historyczny interdyscyplinarnego zespołu Reflektory. Przyjechaliśmy tutaj do Państwa, do Dębowca, do Pięknego Dworu, razem z całym zespołem interdyscyplinarnym, czyli architekci i historycy sztuki, po to, żeby po pierwsze porysować ciekawe obiekty Dębowca, a poza tym porozmawiać, wysłuchać wykładu pani profesor Ewy Chojeckiej o pamięci, o Dębowcu, o różnej mentalności, o historii. I sądzimy, a przede wszystkim myśmy odkryli ten Dębowiec dla siebie, także jest to dla nas bardzo ważny dzisiejszy dzień. Też cieszymy się, że trafiliśmy na Dożynki, czyli święto Dębowca. Nie wiedzieliśmy, że na tej trasie Katowice-Wisła znajduje się taka miejscowość o takiej historii, o tak pięknych dębach, o fantastycznych ludziach, także od 5 lat Biblioteka Śląska razem z Politechniką, Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, Wyższą Szkołą Techniczną, Zakładem Historii Sztuki prowadzi prace naukowe, badawcze, popularyzatorskie poświęcone architekturze Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku. I co istotne, to nasze spotkanie tutaj u Państwa, które sięga głębiej w historię niż tylko XX wiek, realizujemy pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, co symbolizuje Pegas, który tam Pan może zobaczyć i który nam towarzyszy. Generalnie w Krakowie poproszono nas, byśmy uwolnili Pegaza, czyli żeby Pegas pofrunął. I sądzę, że w Dębowcu to właśnie uczynił w dniu dzisiejszym. Jestem emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie wykładałem przez lata historię sztuki. I tutaj w Dębowcu razem z naszymi przyjaciółmi, architektami, organizujemy dzisiaj spotkanie, podczas którego zastanawiamy się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, rysując i szkicując w terenie obiekty tutaj na miejscu się znajdujące, zagadnienia miejscowej kultury, pamięci kulturowej, spraw związanych z kulturową tożsamością, wiele zatem aspektów tego wszystkiego, co tutaj stanowi o bogactwie i o atrakcyjności tego środowiska i tego miejsca, o którym tak niewielu wie, a które, co by nie powiedzieć, posiada dużo walorów, nie tylko w postaci leczniczych soli, ale także kulturowych i tego powiązania z historią środkowej Europy, która tutaj przecież jest bardzo żywa i w pamięci istnieje. Mieszkaniec Dębowca od urodzenia. Ja bardzo się cieszę, że mogłem przyłożyć rękę do organizacji dzisiejszego wydarzenia. Wydarzenia, o którym mówiły panie poprzednio. No i myślę, że to wydarzenie też się przyczyni do promocji ziemi cieszyńskiej i gminy Dębowiec, tych miejsc tutaj, bo przyjechali znakomici goście, którzy tu przez 2 dni w Dębowcu będą gościć.